Pucharu Świata. No i teraz pozostaje już tylko pytanie, czy Ryoyu Kobayashi po raz 18 w karierze, czy po raz 12 w karierze i w tym sezonie Halvor Egner Grammerud. Jest już zielone światło dla lidera Pucharu Świata. Popatrzmy zatem na jego skok. Wiatr mu sprzyja, wieje lekko pod narty. Ale chyba niezbyt ta odległość pozwoli mu wygrać. Chyba jednak Ryoyu Kobayashi. A który będzie Kamil Stoch? 0,1 metra na sekundę. Taka prędkość wiatru tutaj wskazana podczas skoku Graneruda. Pod narty będzie więc miał odjętych 0,6 punktu. Potrzebował 99 metrów, aby wyprzedzić Japończyka, więc nie ma szans, aby on wygrał te zawody. 96,5 metra. Noty za styl bardzo wysokie. 2,19, 3,19,5. Będzie więc miał tylko minimalnie niższą notę za styl od Kamila Stocha, który tutaj w tym elemencie dzisiaj był najlepszy. 58,5 punktu Kamila Stocha za drugi skok. Brawa od kolegów z reprezentacji. No, Aleksander Sztekl zdaje sobie sprawę, że odległości trochę w tym skoku Granerudowi zabrakło i nie będzie kolejnej wygranej bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata. Ale które będzie miejsce i który będzie Kamil Stoch? Jak ta klepsydra się napełni? A jednak, no tego się nie spodziewałem. Jednak jest pierwszy. 259,9 punktu. Jak to się stało, Przemku? Jak to się mogło stać, skoro komputery i przeliczenia wskazywały, że nie tylko